Cześć dziewczyny! W odpowiedzi na Wasze liczne komentarze nadsyłane drogą mailową, dzisiaj będziemy mówić o protezach. Ja serdecznie namawiam Was do tego, aby nie zwlekać z doborem protezy, po to, aby Wasz kręgosłup był chroniony. Dzisiaj z naszym gościem będziemy mówić o protezach, jak dobrać tę zdrową i wygodną opcję dla nas. Zapraszam Was serdecznie! Dziękuję Ci, Haniu, za Twój czas. Dziękuję również. I za spotkanie. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o protezach. Wiem, że jest ich dosyć sporo, bo też potrzeby kobiet są różne. Czy mogłabyś nam powiedzieć trochę więcej, czego możemy szukać i od czego zacząć w ogóle szukanie i dobór protezy? Jasne. Cześć, Litko. Dzień dobry, dziewczyny. Gdybym miała udzielić takich kilku wskazówek, to po pierwsze powiedziałabym Wam, dziewczyny, dobór protezy to jest niezwykle ważna sprawa, więc zagospodarujcie sobie odpowiedni czas. To nie jest zakup kuli, laski czy plastra. W przymierzalni spędzicie dobrą chwilę. Może to być godzina, może być dłużej albo krócej. Każda z nas jest inna. Po drugie, większość sprzedawców jest szkolona z zakresu doboru naszych produktów, to raz. A dwa, w wielu sklepach pracują osoby ze stopniem magistra z fizjoterapii. Trzecia taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest empatia. My musimy się poczuć bezpiecznie i swobodnie w towarzystwie tej osoby, która ma dobierać nam protezę. Pamiętajcie, że ta proteza, którą kupicie, to będzie nie tylko proteza, to jest coś, co zastąpi wasz bardzo drogi kawałek ciała na 2 lata. Masz rację, Haniu. Uważam, że empatyczny sprzedawca to naprawdę najważniejsza rzecz. Zwłaszcza, że w tym okresie, kiedy dobieramy protezę, wielokrotnie się rozbieramy, pokazujemy miejsce po amputacji i jest to dość bolesna i intymna. Tak, część naszego ciała. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Od czego w ogóle zaczynamy? Wchodzimy do sklepu, widzimy dużo protez, dużo produktów i co dalej? No i dalej. Dalej zostaniemy zaproszone do przymierzalni i paradoksalnie dobór protezy rozpoczniemy od dobrania właściwego rozmiaru i właściwego modelu biustonosza. Słuszna uwaga, Haniu, ale o doborze bielizny będziemy jeszcze mówić, a na razie skupmy się na protezie. Jak możemy wykorzystać refundację na protezy? Bo słyszałam i wiem doskonale, sama posiadając protezę, że możemy dostać protezę z refundacji na NFZ. Dokładnie tak jest. Może na początek kilka takich informacji legislacyjnych. Prawo do odbioru protezy przysługuje każdej kobiecie po operacji piersi raz na 2 lata, każdej ubezpieczonej kobiecie. I to jest równoznaczne z kwotą refundacji 280 zł. Wniosek czy zlecenie na taką protezę może wystawić lekarz chirurg, onkolog, radioterapeuta, chemioterapeuta, ginekolog, lekarz rehabilitacji ruchowej, magister rehabilitacji ze specjalizacją, a także od niedawno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, więc nie jest to trudne. Kręcimy ten odcinek w czasach covidowych, kiedy obowiązują specjalne przepisy i w tym momencie można zadzwonić do swojego lekarza, poprosić o wystawienie wniosku, takiego e-wniosku, tak jak jest e-recepta, i numer takiego zlecenia przyjdzie do nas na telefon komórkowy, więc to jest bardzo wygodna opcja na ten moment. W kwocie refundacji, czyli tych 280 zł, można absolutnie odebrać podstawowe protezy. Może ja bym pokazała takie produkty. Pokaż, tak? Bardzo cię proszę, pokaż kilka takich protez, do których nie trzeba dopłacać. To są podstawowe protezy. Ja jednak wzięłam biustonosz z powodu takiego, że chcę pokazać, jak to się wkłada do biustonosza. Wzięłam protezy w dwóch różnych
poziomach ciężkości, jedną lżejszą, drugą w standardowym ciężarze. Jest to bardzo porządna, jeśli chodzi o jakość proteza. Jest bardzo przyjemna, muszę też powiedzieć, i też miękka. Dokładnie tak. Wykonana z silikonu, który jest otoczony taką folią poliuretanową. I taką protezę umieszczamy w kieszonce biustonosza protetycznego. I to, co chciałam powiedzieć o bieliźnie, że jest to specjalna bielizna taka, że kształt protezy i rozmiar protezy idealnie pasuje do kształtu i rozmiaru miseczki biustonosza. Stąd te dwie obie rzeczy muszą być do siebie dobrane i pasować, nie wiem, jak klucz do zamka czy kolejne części pucli. Czyli bardzo ważne tutaj jest, żeby te protezy dobierał jakiś profesjonalista, a nie żeby samemu próbować dobierać. Nie, to nie może być przypadku, naprawdę, bo nawet najlepsza, najdroższa proteza nie spełni swojej funkcji, jeśli nie zostanie odpowiednio dobrana pod względem wielkości, kształtu, ciężaru. Też budowy ciała, prawda? Budowy ciała, tak. Patrzymy na drugą pierś, jak ona jest zbudowana i do tego dobieramy, a także trybożycia, jakie prowadzimy. Jasne, czyli wiadomość pocieszająca jest taka, że możemy właściwie znaleźć protezę w każdym przedziale cenowym. A co, jeżeli podoba mi się jakaś proteza, która jest, powiedzmy, droższa? Bo ten rozstrzał cenowy też jest dosyć duży, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o protezy. Czy możesz pokazać kilka takich protez, które może są droższe? Co wtedy możemy zrobić? Czy możemy dalej użyć naszego skierowania na NFZ? Każdy wniosek czy zlecenie, bo tak profesjonalnie powinniśmy mówić, jest odpowiednie. Jeżeli produkt kosztuje więcej niż 280 zł, płacicie po prostu, czy klient płaci w sklepie różnicę pomiędzy ceną końcową a kwotą refundacji. Chciałabyś, żebym pokazała kilka produktów? Tak, pokażmy też. Zależy ci? To ja pokażę kilka po kolei. To jest taka proteza, której zadaniem jest jak najlepsze imitowanie naturalnej piersi. Mm-hmm. To jest taka typowa łezka opadająca pierś. Pamiętajmy też, dziewczyny, że protezy mają swoje rozmiary. Niektóre są też asymetryczne, wtedy kiedy mamy własną pierś asymetryczną. Taka proteza naturalna, ona układa się. Proszę spojrzeć, jak ja kładę tę protezę, ona kładzie się tak samo jak naturalna pierś. Tak? Oprócz tego protezy takie mają materiał taki termoregulujący, co sprawia, że proteza nie ziębi też. Nie ziębi, ale też nie grzeje, że pod protezą nie kumuluje się nadmiar powietrza, które jest zbyt ciepłe. Jak już mówimy o poceniu pod protezą, to wezmę taką protezę, którą my mówimy, że ona ma klimatyzację. To ta. Chyba podobną protezę, Litko, tak, ty miałaś, to jest, prawda? Moja proteza, dokładnie. To jest taka proteza, która ma wypustki. Ma wypustki po spodniej stronie. I dzięki tym wypustkom pod protezą odbywa się wentylacja. Czyli nadmiar ciepła jest usuwany spod protezy, a oprócz tego też nadmiar ciepła jest pochłaniany przez materiał Comfort Plus, który w środku się znajduje, ten materiał termoaktywny. Jaką protezę byś chciała, też mówiłaś coś, wspominałaś o protezach przylepnych do ciała, tak? Tak, tak. Powiem ci, że to było dla mnie duże zaskoczenie, bo nie wiem, czy dziewczyny wiecie, ale są też protezy, które są samoprzylepne. I szczerze się przyznam, Haniu, że jak opowiadałam o tym dziewczynom, innym amazonkom, to one były też zaszokowane, że coś takiego jest.
To jest super opcja. Uważam głównie na lato, kiedy nie chcemy się martwić o to, żeby mamy, nie wiem, jakąś sukienkę z odkrytymi plecami albo bez ramionczek i wtedy taka proteza, myślę, że super może się sprawdzić. Oczywiście pewnie nie założymy jej od razu w pierwszych miesiącach od operacji, ale może na późniejszym etapie, jak to jest? Po kolei, tak. Protezy takiej nie przykleimy do ciała bezpośrednio po operacji z jednego prostego powodu, że ta rana musi z zewnątrz się zabliźnić, tak? Czyli musi minąć jakiś czas, powiedzmy pół roku. Czy ta proteza jest głównie na lato? Ja bym powiedziała tak, że jest to proteza, która jest przeznaczona najbardziej dla pań, które odczuwają dyskomfort w obrębie ramienia, barku, no tak, po stronie tej, gdzie mają protezę. Ja już pokazywałam, że protezę nosimy w kieszonce biustonosza, prawda? Ta proteza, która jest bezpośrednio przylepiona do ciała, ja to zademonstruję. I ona się nie odklei? To wygląda w ten sposób. No, trzeba zabezpieczyć stanikiem, tak? Taka proteza przylepiona do ciała ma swój ciężar rozłożony adekwatnie do ciężaru własnej piersi. Stąd obciążenie barku, ramion, kręgosłupa jest mniejsze. Z taką protezą, jak podnosimy rękę, proteza pracuje razem z nami. To jest bardziej jak integralna część ciała. Mogę zobaczyć? Oczywiście. To jest super rozwiązanie, samoprzylepne, ale jeżeli mam taką protezę, bo trudno będzie mi ją wsadzić tak naprawdę do tej kieszonki. Nie. Wraz z tą protezą w opakowaniu znajduje się taka zaszlepka. Tą śliską częścią bardzo dobrze przylepiasz. No to już jest co innego. Tak, i tak zabezpieczoną protezę możemy włożyć do kieszonki biustonosza. Czyli jeśli któraś z Was zdecydowałaby się, że chciałaby taką protezę przylepną bezpośrednio po operacji, jak najbardziej jest takie rozwiązanie możliwe, pod warunkiem, że przez ten pierwszy okres będzie to noszona proteza w kieszonce biustonosza właśnie z tą zaklejoną warstwą przylepną. To, co bym chciała dodać tutaj, że ta proteza nie u każdego będzie tak samo się trzymała skóry. To jest jednak w bezpośrednim kontakcie ze skórą, ale po 20-minutowej próbie w sklepie raczej już będzie to wiadomo. Też pewnie na pewno nie polecamy tych protez dla dziewczyn, które są w trakcie radioterapii. Prawda? W trakcie radioterapii to generalnie prawie żadna proteza chyba nie będzie poza preformem polecana, bo jednak skóra jest mega wrażliwa w tym momencie i chyba trzeba wrócić do tymczasowej protezy preform z pierwszego odcinku. No tak, i dużo wietrzyć. Słyszałam, że jest jeszcze taka proteza, którą się podpompowywuje. To jest też dla mnie bardzo abstrakcyjna sprawa. Haniu, pokaż. Tak, już ja pozwoliłam sobie połączyć protezę już z pompką. Pompka jest integralną częścią takiego zestawu. Może powiem, dla kogo to jest problem. No właśnie. Dla dziewczyn, które na zmianę chudną, tyją, a często tak mamy w różnych okresach, nawet cyklu miesiączkowego. Dla dziewczyn, które mają tendencję do obrzęków limfatycznych, gdzie wydaje nam się, że w jednym staniku piersi wyglądają ładnie, w drugim gorzej. Wtedy, kiedy mamy nierówno wybraną klatkę piersiową. I to jest taka proteza z komorą powietrzną. Ja połączyłam protezę z pompką, wręczę tobie, Litko. I proszę cię, mam tak pobaw się troszeczkę. Słuchajcie, pompuje się tak jak aparat do mierzenia ciśnienia. Jest to bardzo zabawne uczucie, bo ona faktycznie się zwiększa. A co, jeżeli chcemy wypuścić powietrze, to po prostu... Dobrze, to teraz naciśnij na tą naciśnij pompkę, na zawór pompki. Czyli tutaj. Tu. I trzymamy tu.
Aha, i powietrze samo się spuszcza. I co ważne może, że raz dopompowana, dobrana proteza nie musi być codziennie czy co tydzień uzupełniana, tylko kolejne dopompowywanie czy odpompowanie zrobimy wtedy, kiedy tego potrzebujemy. O, niesamowite to jest. A czy, Haniu, te protezy możemy myć, normalnie moczyć? No nie tylko możemy, powinnyśmy. Tak jak myjemy własne ciało, tak myjemy tą protezę swoją. Wyjątkiem jest proteza kontakt, którą myjemy w specjalny sposób i przy pomocy specjalnego preparatu. Ale tak, higiena protezy jest bardzo ważnym elementem, tak jak higiena własnego ciała. A zauważyłam, że rozmiary protez, właściwie numeracja rozmiarów jest inna niż w przypadku doboru biustonoszy. Jak to robimy? To już bym radziła zdać się na profesjonalistę. Rozmiar biustonosza przekłada się na rozmiar protezy, przy czym w doborze protez naprawdę dziewczyna nie ma matematyki. Także jak w matematyce 2 plus 2 jest 4, niekoniecznie tak będzie z doborem protezy. Może być to 4 albo któryś z okolicznych rozmiarów. 5 albo 3, ale dalej nie. A czy do protezy możemy doklejać też brodawki? Możemy. Bardzo jestem ich ciekawa. One tak wyglądają, przy czym mogą mieć 4 różne kolory i 3 różne rozmiary. Aha, i rozumiem, że to też jest dobierane do rozmiaru i do koloru mniej więcej. Do własnej brodawki, tak jest. Taką brodawkę możemy przylepić na protezie albo na odtworzonej piersi, jeśli brodawki nam nie odtworzono. No i w biustonoszu będzie to wyglądało bardzo naturalnie. Szczególnie latem, wtedy, kiedy mamy jakieś cienkie bluzeczki czy sukienki. Dobrze, a zauważyłam również, Haniu, że te protezy mają różny poziom ciężkości. O co chodzi z tym ciężarem protezy? Tak. W różnych liniach są od 2 do 4 poziomów ciężkości. I są pewne wskazania, przy których zdecydowanie zalecamy protezy odciążone lekkie. Takim wskazaniem po pierwsze będzie utrwalony obrzęk limfatyczny. Będzie obustronna mastektomia. To są wszystkie duże biusty. Znowu, Litko, jakbyś mnie pytała, co to jest duży biust, no nie właśnie. Ma matematyki. I podstawa jest taka, że kobieta z tą protezą musi się dobrze czuć. A wiesz, kiedy się dobrze czuje? Jak o niej zapomina. Tak. Zapominałaś, że tak, mnie się protezę. Zdarzyło to, szczerze mówiąc, kilka razy, że wyszłam z domu i w popuchu pomyślałam, czy wzięłam protezę i dotykałam i faktycznie ona była. No cudnie. Tak. Cudnie. To nie krem, ani nie perfum. Tak, to prawda. A co, Haniu, jeżeli ktoś ma dotychczasową protezę, ale jednak ciąży mu ona trochę? Czy można ją zmienić na lżejszy rozmiar? Czy będzie to zdrowe dla kręgosłupa? W pierwszym rzędzie bym sprawdziła, czy rozmiar i model biustonosza jest odpowiedni, czy on gdzieś tam nie uwiera. Ale jeżeli z biustonoszem jest wszystko w porządku, jak najbardziej proteza lżejsza byłaby tutaj wskazanym wyborem. Haniu, chciałabym z tobą jeszcze porozmawiać o protezach do tak zwanych zadań specjalnych, czyli pływackich albo tych wypoczynkowych, ale myślę, że jeszcze będziemy mieć okazję o tym porozmawiać. Dzisiaj serdecznie dziękuję ci za twój czas, za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziewczyny, trzymajcie się zdrowo. Cześć. A ja wam, dziewczyny, dziękuję za uwagę. Życzę dobrego dnia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.